Światowid to najbardziej zakamuflowane i jednocześnie najbardziej zadziorne kino instytucji filmowej Silesia Film. Ukryte w bramie podwórza nie ma jednak nic a nic wspólnego z konspiracją. Przyzywa wszystkich sympatyków dobrej kinematografii rozświetlonym na kilka metrów neonem. Jak zwykle kolejny piątek, od kolejnego piątku kolejne filmy. Od 15 stycznia kolejny film Quentina Tarantino. Ósmy z kolei i pod tytułem Nienawistna ósemka. Znamy filmy Tarantino, to takie mruganie do widza. Western w stylu tarantinowskim, to już wiemy, czego się możemy spodziewać. Kolejny film to zupełnie inna historia, głęboki film psychologiczny. Film aktorki, reżyserki francuskiej pod pseudonimem Maiven. Jest to film pod tytułem Moja miłość. Film miał premierę w ubiegłym roku w Cannes. Historia takiej bardzo chemicznej miłości między mężczyzną a kobietą, którzy spotykają się, odchodzą, znów się spotykają. Film, który za w kolejnym tygodniu, 22 stycznia będziemy emitować, to film niemiecki Labirynt kłamstw. Jest to kwestia rozliczenia się Niemców z II wojną światową. Akcja dzieje się w latach 60., czyli dosyć dawno. Jeszcze te echa II wojny światowej wybrzmiewały. I taki uczciwy prokurator właśnie chce, krótko mówiąc, chce gestapowców wsadzić do więzienia, a są inne osoby, uważają, że wszystko już w porządku, wszystko już pozamiatane. Wszystkich amatorów dobrego kina zachęcamy do nabycia karty Kaśka. To program rabatowy, w ramach którego uczestnik otrzymuje kartę lojalnościową, którą można nabyć w kasach w przystępnej cenie. Kaśka to imię mojej żony, ale rozszyfrowując inaczej ten skrót, jest to karta amatora śląskich kin artystycznych. Karta tak zwana lojalnościowa, osoba, która zakupi taką kartę, wklei swoje zdjęcie, ma możliwość zakupu biletu w dużo, dużo tańszej cenie. Zarówno na filmy, które emitowane są w kinie Światowid, jak i różnego rodzaju przeglądy, czyli tańszy karnet w tym momencie jest tańszy bilet. Czyli warto taką kartę zakupić, bo zakup tej karty zwraca się już po paru projekcjach. Kino Światowid serdecznie zaprasza w swoje studyjne progi wszystkich, którzy cenią dobry film. Zaprasza do świata kina niekomercyjnego, wartościowego, po prostu prawdziwie dobrego kina.